Cześć, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Stwierdziłam, że dawno nie było żadnego tutorialu na moim kanale, to też z okazji walentynek przygotowałam dla Was taką oto propozycję. Nie jest ona zbyt skomplikowana. Jeśli jesteście ciekawi, jak ją wykonałam, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę najpierw od tego, co nałożyłam pod makijaż. Swoją pielęgnację zaczynam zawsze od nawilżenia skóry kremem Clinique Dramatically Different Moisturizing Cream. I ten krem pozwala mi dobrze przygotować skórę pod nałożenie podkładu i dobrze ją nawilżyć. Pod oczy nałożyłam krem All About Eyes Rich, też z firmy Clinique. Szybciutko opowiem Wam, co nałożyłam na twarz, żeby ten film nie trwał długo. Przygotowałam właśnie już sobie skórę. Dzisiaj użyłam podkładu, w sumie jest to korektor, taki fluid, podkład fluid Lumibel. Mój ukochany i ulubiony Lightening Skin Perfection Makeup Long Lasting i ja mam w odcieniu 01 Light Beige. Pod oczy nałożyłam dwa korektory. Bliżej oka, ciemniejszy, nałożyłam Collection Lasting Perfection w odcieniu Medium Warm 3. A niżej, troszeczkę aby rozjaśnić twarz, o ile to jest możliwe z tym korektorem, ponieważ on ciemnieje, jest to Catrice Cosmetics Liquid Camouflage High Coverage Concealer. To jest ten znany i lubiany przez wszystkich kamuflaż w płynie. Ja mam w odcieniu 010 Porcelana. Na powiekę, bo to jest jeszcze też ważne, ja tego produktu użyłam od bardzo dawna, nakładam zawsze do wyrównania powieki Maybelline Color Tattoo 24, ja mam w odcieniu Cream The Nude 93. I oczywiście całość przypudrowałam sobie pudrem prasowanym, dzisiaj akurat wyjątkowo z Inglota, w odcieniu 33. Na brwi nałożyłam sobie kredkę, moją ukochaną i ulubioną od ostatniego czasu. Jest to Kiko Milano, tutaj już się chyba nazwa wystrugała. Jest to Precision Brow, pewnie jakiś liner. Napiszę Wam dokładną nazwę pod spodem w opisie i jest to ta kredka bardzo cieniutka z dołączoną strugawką i grzebykiem. Tak jak mówiłam, odcień 04 to jest taki ładny blond. I teraz możemy przejść już do nakładania makijażu oka. Więc jako pierwszy cień nakładam numer 144 AMC Shine z marki Inglot. Jest to taki ładny żurawinowy kolor i będę nakładać to płaskim pędzelkiem 222 z Coivy. Całą ruchomą powiekę. W wewnętrzny kącik, aby troszeczkę rozjaśnić ten kolor, który nakładałam wcześniej, ogólnie żeby ten makijaż był bardziej świetlisty, nałożę cień 109 AMC Shine w takim opalizująco-fioletowo-różowy cień i też płaskim pędzelkiem z Coivy 232. Teraz w załamanie powieki będę mieszać ze sobą dwa kolory i nakładać cień numer 357. Jest to taki cień transferowy, ja go tak traktuję, taki bardziej naturalny. I będę go mieszać z cieniem 337. One mniej więcej w stosunku do siebie wyglądają mniej więcej tak. I je będę nakładać pędzelkiem 228, też Coiva. Tak się staram po prostu wyjechać ponad załamanie powieki. Te same cienie będę dawać na dolną powiekę.
i ładnie roztierać. Cień 303, również z Niglota, będę starała się skoncentrować bliżej powiek, bliżej linii rzęs. To jest taki różowo-ceglasty kolor. I będę go nakładać pędzelkiem 221 z oliwy. Ten sam cień będę dawać teraz delikatnie na dolną powiekę. Teraz biorę pędzel z Kiko, taki do blendowania numer 200 i będę ładnie jeszcze poprawiać i rozcierać granice załamania powieki, aby przejście między cieniami a skórą było jeszcze bardziej płynne. Biorę teraz cień 351 i pędzelkiem 227 z oliwy będę nakładać go pod łuk brwiowy. Biorę teraz cień 391, jest to czarny mat i pędzelkiem 231, taką kuleczką, będę delikatnie przyciemniać kącik przy samej linii rzęs. Przeciągnęłam trochę ten czarny wyżej w załamanie, go jeszcze będę rozcierać, bo jednak stwierdziłam, że ten makijaż jest dla mnie za jasny, bo ja miałam zamiast zrobić go ciemniej. A ten sam cień będę też dawać na dolną powiekę. Jeszcze raz biorę pędzel Kiko numer 200 i będę jeszcze ładnie rozcierać załamanie powieki. Aplikatorem do brokatu marki Crown Brush delikatnie sobie, tylko tak subtelnie, postaram się wklepać pyłek z Niglota, to jest taki srebrno-złoty pyłek, ponieważ chcę dodać troszeczkę błysku na powiece, żeby ten makijaż nie był cały taki różowy. Dosłownie odrobinę, nie chcę, żeby to było za dużo. Nie chcę, żeby to był skoncentrowany kolor, tylko subtelny połysk. Teraz czarnym kajalem numer 1 z Iglota będę poprawiać linię wodną na oku. Najpierw zabiję jedno oko i potem od razu rozetrę ten kajal, ponieważ on jest zastygający, więc trzeba od razu go rozcierać. Pędzelkiem numer 231, to jest ten sam, którym nakładałam czarny cień. I rozcieram krawędzie tylko pędzelkiem, aby ta kredka i cień się ładnie między rzęsami porozcierały i nie było prześwitów skóry. Teraz biorę mój ulubiony eyeliner Clinique Pretty Easy z pędzelkową końcówką i będę robić sobie delikatną linię. Delikatną. No ja zazwyczaj robię grubą kreskę.
Rzęsy podkręcam sobie zalotką. Rzęsy będę tuszować tuszem Curling Pump Mascara od Lovely. Będę teraz przyklejać moje ulubione ostatnie rzęsy Ardell numer 110 Black. Jest to taki bardzo delikatny, naturalny model. Uwielbiam je za to, że one niesamowicie dopasowują się do mojego kształtu oka i praktycznie same się kleją. To jest bardzo naturalny model rzęs. Moim zdaniem to jest idealny model dla pań młodych, które nie lubią mocnego makijażu, a który naprawdę pięknie otworzy oko. Bardzo lubię te rzęski, są bardzo subtelne. Teraz na twarz nałożę sobie delikatnie bronzer, w sumie to nie jest bronzer, tylko puder mineralny Terracotta z Golden Rose w odcieniu 04. I będę go nakładać pędzlem do pudru z Coiwy numer 90. Bardzo go lubię, ponieważ daje subtelny efekt i delikatnie rozświetla skórę. Nie jest całkowicie matowy, tylko taki trochę bym powiedziała satynowy. W wykończeniu. Nie wiem, czy to widać. Dzisiaj wyjątkowo nałożę sobie na policzki troszeczkę różu i jest to numer Inglot numer 82 i to jest ten oto kolor. Ja zazwyczaj różu nie daję, ponieważ mam taką fazę, że za różami nie przepadam, ale że to ma być taki bardziej romantyczny look walentynkowy, no to sobie pozwolę, żeby troszeczkę tego różu jednak było. Teraz jedna z ważniejszych rzeczy w moim makijażu, czyli jest to rozświetlacz. Uwielbiam rozświetlacze pełną blasku, zdrową cerę. I teraz nałożę sobie rozświetlacz numer 151 z Inglota. Jest to taki, powiedziałabym, szampański kolor. Boże, jakim jest piękny. Uwielbiam go. Trochę daję na nos. Na grzbiet. I na łuk kupidyna. Ostatnim krokiem są usta. Zazwyczaj używam matowych pomadek z racji trwałości, ale dzisiaj nie mam ochoty na matową pomadkę i też uważam, że do takiego makijażu wolałabym coś jednak lżejszego, coś do takiego fresh makijażu, takiej świeżości, więc dzisiaj sobie delikatnie tylko na usta nałożę olejek z Inglota pielęgnacyjny numer 02. W takim delikatnym różowym odcieniu. To wygląda dosłownie jak jakiś budyń na ustach. Ona jest mocno nawilżająca i regenerująca usta, więc i też ochroną. Tworzy bardzo ładną powłokę koloru na ustach, więc się nie zje tak szybko jak błyszczyk. Ok, tak prezentuje się gotowy, skończony makijaż. Jeśli moja propozycja walentynkowa Wam się spodobała oraz forma filmiku, zachęcam do zostawienia kciuków w górę i nowe osoby do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Zachęcam też do zajrzenia w opis, ponieważ są tam linki do mojego drugiego kanału o rysowaniu dla osób, które również interesują się sztuką, rysowaniem. I zapraszam Was też serdecznie na mój Instagram, ponieważ ostatnio na moim Instagramie dzieje się chyba najwięcej.
Praktycznie prawie codziennie dodaję tam jakieś zdjęcia z mojego też życia, nie tylko tam jest związek z kosmetykami, również tam wrzucam czasami zdjęcia swoich prac, z paznokci i wszystkiego, co jest związane z urodą i rysowaniem. Także zachęcam do zajrzenia na Instagram i od czasu do czasu też zapraszam na Facebooka, bo tam wrzucam też na przykład linki do moich filmików, bądź też moje prace. Cieszę się, że jesteście ze mną. Do zobaczenia następnego filmiku. Trzymajcie się, pa!